Tor przeszkód, rozbijanie węży strażackich na czas czy strącanie celów za pomocą ciśnienia wody. To tylko niektóre dyscypliny powiatowych zawodów w sporcie pożarniczym. Impreza zostanie rozegrana już 22 września w Mieroszowie. Wezmą w niej udział drużyny ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu wałbrzyskiego. Zawody sportowe rozpoczną się około godziny 9.30. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w gminie Mieroszów do rywalizacji przystąpią strażacy z jednostek ochotniczych, których w regionie istnieje aż 17. Drużyny zmierzą się w takich dyscyplinach jak bieg po torze przeszkód, strącanie celów za pomocą ciśnienia wody czy rozwijanie węży strażackich na czas. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich zebranych, by obserwować pracę funkcjonariuszy na żywo. Dla strażaków z kolei do sprawdzenia swoich umiejętności i stanięcia w szranki w czystej rywalizacji. W dyscyplinach sportowych będzie liczył się przede wszystkim czas, w jakim drużyny ukończą zadania. Ważna będzie również dokładność w wykonywaniu poleceń, gdyż za błędy w sztuce strażackiej dodane zostaną punkty karne. Powiatowe zawody w sporcie strażackim już w sobotę 22 września około godziny 9.30 w gminie Mieroszów.